A właśnie, bo nie dokończyłem. Zostałem nominowany do... Babeczka Challenge? Zaraz będę. Zostałem nominowany, ja, największy, najlepszy kucharz polski twitchowski. El Autismo, jak możecie zobaczyć. Zostałem nominowany do... challenge'u, który ostatnio krąży po Instagramie, który się chyba wywodzi od Gimpera, o ile się nie mylę. Nazywa się Babeczka Challenge i będziemy gotować babeczki na Instagramie. Więc jak nie followujesz mnie na Instagramie, to to lepiej zrób, bo tak. I do dalszej zabawy chciałabym nominować mojego braciszka Enigmę. To tak, a to tak ten, jeżeli chodzi o strój, tak w ramach promocji też filmu na YouTube, który będzie niedługo. Babeczka w... A jakby wsadzić, zrobić babeczki i wsadzić do pralki i wyprać? Na wysokim wirowaniu? Zobaczycie, czemu mówię o pralce akurat, jeżeli chodzi o gotowanie. Ale mogę wam powiedzieć tyle, że... Nie, to nie jest to, co chciałem powiedzieć. Mogę wam powiedzieć tyle, że w filmie, który zobaczycie na YouTubie, będą ziemniaki i cebula w pralce. Wyglądasz jak ten rudy z Ratatouille'a. A może mam szczura pod czapą? Co tam, jak tam, pozdrawiam? Słuchaj, no co tam, jak tam? No nic, no praca... brak chęci do życia i streamowanie. W ogóle patrzcie się, jaki to jest fit. Ja wiedziałem, jak ja tylko na Amazonie zobaczyłem te spodenki, to ja powiedziałem, że nie ma lepszej opcji niż kupienie koszuli kucharskiej i hawajskich spodenek. No nie było szans, że nie. No człowieku, jeszcze z tymi klapkami, to przecież to jest najlepsza rzecz na świecie. Dobra, nie powinienem tak wysoko nóg dawać, by się... Moje gacie zobaczycie i co wtedy? Znaczy, dobra, spoileruję wam, jeżeli chodzi o film, tam nie będę miał niestety slajdów starego. Tam będą kroksy. To był wymóg kucharza mojego, który mnie instruował. Ja w krainie snu, zostaję jak słów, wyglądam jak tu, czuję się jak król, zadzwonię do dół. Zostałem nominowany przez moją siostrę bliźniaczkę twitchową, Kasik z 909, jak to ma na Instagramie, do challenge'u hashtag babeczka challenge, więc stwierdziłem, że to jest robota tak naprawdę tylko dla jednego kucharza na ziemi. El Autismo, proste czy tak? Nie ma, że nie. Siema, co robisz? Babeczki. Gdzie będziemy robić babeczki? Tak, będziemy robić czekoladowe babeczki. Czekoladowe babeczki. To ja gotowałem i tak, gotowałem, nie piekłem, bo widziałem was, hejterzy, w DM-ach. Ja gotuję babeczki, ja ich nie... El Autismo gotuje babeczki, on ich nie piecze. Podoba mi się, że w sumie jeszcze nie muszę nic zrobić, jestem prawdziwym kucharzem, ja tylko stoję i się patrzę. Prawdziwy kucharz! Ja gotowe? Znaczy... Nie? Yo, co to jest? Mielony cukier. Wygląda trochę inaczej, powiem ci. Dwukropek. Dwukropek, na tyle dobrym kucharzem, że wiem, żeby nastawić piekarnik na 200 stopni, nikt mi tego nie powiedział 5 sekund temu. Na 200? Termomix powiedział. Tam. Słuchaj, ten. Żaden... A co jakby tak? Chciałem. Co jakby tak? Nie. Nie? Chciałem, widzowie, dla was. Dla kontenciku. No. Widzicie? Patrzcie, dla wszystkich hejterów, którzy mówili, że to nie ja zrobiłem te babeczki. Kto wrzucił czekoladę? Robię coś. Tak. Ja to dobry chwyt, nie jestem jednak. Czemu pijesz na robocie? Nie mogę. Jeszcze piła na robocie. Jajka też wrzuciłem. Teraz musimy całe pięć. Wlać pięć jajek do środka. Pięć według przepisu, sześć zużyłem, ale o tym nie rozmawiajmy. Bez skorupki, spokojnie. Jestem profesjonalistą, doskonale wiem, co robię. A ty nagrywasz to? A, to ten, no. No, bo to do tego ma. Ile tam już wrzuciłeś teraz? Trzy. Okej. To jest chyba. No licz, ma rzutka w środku. Monka? Monka. Monka jest. Ja to czasem zabawny jestem, widzowie. Ciężka misja będzie. Witam, siema Zachary. Patrzcie się. Idealnie przylegają te papierki do dziur, mówię wam. Słucham? O co chodzi z tymi babeczkami? Świetnie, że pytam. Bo choć z tymi babeczkami chodzi o to, że jest to cel charytatywny. Wyszły babeczki, wyglądają one w taki sposób. Mogę wam je przynieść i zrobimy sobie taste test na streamie. Co wy na to? Taki świetny content i nie tylko znajdziecie na najlepszym Instagramie na ziemi, Enigma Player. Widzowie, jeżeli jeszcze nie followujecie, jeżeli jeszcze nie followujesz Enigma Player na Instagramie, to co ty
robisz ze swoim życiem, człowieku? Czemu? Co, jak ty prowadzisz się? Jak ty się wozisz, chłopie? Czemu ty tak robisz? Patrzcie na to. Patrzcie na tych wszystkich użytkowników. Patrzcie na tych wszystkich użytkowników, którzy postanowili zafollowować Enigma Player na Instagramie. Ci ludzie mają świetlaną przyszłość przed sobą. Ci ludzie wiedzą, co robią. Oni chcą osiągnąć coś w życiu. Chłopie. O, proszę bardzo. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wyszły babeczki. Są prawie okrągłe. Prawie okrągłe są, okej? Okay? Tak bywa. Nie zawsze muszą być idealne wizualnie. Chodzi o to, co jest w środku. Wiecie, o co chodzi. Widzicie, to jest grubsza przekmina. Prosto, że tak. Nie umiem jeść! Nie, no dobra, żartuję, zajebiste są. Są dzień. Nie wiem, nie lubię jakichś super czekoladowych tych, ale jest spoko. Speedrun z jedzenia babeczki kappa. Jak się czujesz w tym momencie, kiedy 600 osób gapi się jak jesz? Będę z wami szczery, czuję się niekomfortowo. Moglibyście się nie patrzeć, zamknijcie oczy na przykład. Teraz pasuje, proste, że tak. Dobra, widzowie, czy uważacie, że to jest moment, w którym powinniśmy się spiknąć z całą zgrają, czy nie do końca? Kiedy czemu? Discord? Dlaczego? Zobaczmy, Pika, co odpiszą. Chwila, widzowie, nie widzą, bo jesteś trzeba to zrobić to inaczej. O, faktycznie, na cele charytatywne, więc bardzo, bardzo zachęcam do tego, żebyście to robili, a... Nie odebrał! Co za chuj? Widzowie, widzieliście to? Wyciągnął telefon i się rozłączył! Widzieli? Co? Nie, no ta zniewaga nalotu na Kraków wymaga jak nic. W grze. Wyślij donate 1 zł z napisem odbierz. Ej, ty, to jest opcja. Widzowie, dobra, chwila, zrobię to. Rudy, no. Dziękuję bardzo. Czy mamy do czynienia z panem Enigmą tutaj? Jeżeli tak, to bardzo, znaczy tak czy siak, bardzo dziękuję za tego donate'a. Mi dać chwilę, bo ja muszę wypić kielicha. No nie, no obluty zostałem, widzowie. Ale... Była kiedyś sytuacja, gdzie, uwaga, widzowie, spotykałem się z jedną kobietą. Mieliśmy pójść na tak zwaną, nie nazwijmy tego randkę, ale mieliśmy pójść na po prostu jakieś spotkanie, nie? Na ruchajsku. Nieprawda. Mój przyjaciel Bartek się o tym dowiedział i postanowił mi... zamówić, uwaga, super zajebistą aktywność. Escape room. Escape room. Nie, my to z ziemniakiem zrobiliśmy. Z ziemniakiem, byliśmy u ziemniaka wtedy. Ziemniak mi w ogóle dał banknot 200 zł do ręki, masz, przyda ci się. A ten mi za 100 zł zamówił escape rooma i napisał najbardziej wstydliwą wiadomość dla ownerów. Tak jak notatki na pyszne dla restauracji. A co tak napisał? Napisał coś na zasadzie, że i spotykam się z bardzo miłą dziewczyną, coś tam, jestem imigrantem, chcę, żeby było miło, coś tam. Że zaprosiłem dziewczynę, która mi się podoba, ale trochę się wstydzę, więc proszę o to, żeby jakoś tam nas łagodnie potraktować. Coś takiego. Sposób, w jaki laska z Zalady się na mnie patrzyła, był tak dziwny. Wyobraźcie sobie tego Enigmę, który z dziewczyną stoi przed tą ladą, a laska otwiera zamówienie i widzi taką notatkę, którą tam dołączyłem. Ja się Bartko uwielbia power tripy. Lubię czuć władzę nad innymi. Brakowało tego, żeby ziemniak ci jeszcze paczkę Durexów dał do ręki. Ale to jest w 100% w jego stylu. Lepiej, jakbyś dał tej lasce, co go obsługiwała. Wysłać do escape roomu, tak, o, mam dla pana tutaj jeszcze przysłówkę taką. O. Albo nie, lepiej, żeby schował się w escape roomie i mi z szafki podał. Przebrany za pigułkę antykoncepcyjną. Nie, morfsuit, cały na zielono. Masz klasnąć klapkami starego. Dobra, czekaj, już się robi. Ja mam klapki, ja też mam klapki. Ale, dobra, chwila, muszę... Chyba jeden, odliczaj. Dobra, 3, 2, 1. Już, sorry. Ej, jaki rytm słyszałem, takie tu-tu-tum, tu-tu-tum. Sąsiedzi mnie znienawidzą, jak po tym live'ie mnie mieszkania, to któryś kot z was musi mnie przygarnąć. Umarłem, zrobię w kolano o kanapę. Zaśpiewajmy kolędy! Przybierzeli... Przybierzeli do Betlejem. O, nowina. Rodzina? Wesoła rodzina. Wesoła poroniła. O, jakie poroniła? Litig, ale ty chyba nie powinieneś śpiewać o szczęśliwej rodzinie. Nie wierzę, widzowie, co tu się dzieje. Dwukropek.
nabrać. Chcę tylko powiedzieć, że komisze to łatwo kocham Szkocję i mam nadzieję, że odzyskają swoją niepodległość. Pozdrawiam. Lepiej Szkocja sztywniutko pozdrawia Kraków. Mam nadzieję, że Kraków też odzyska swoją niepodległość i że będziemy po prostu Krakowiakami, a nie Polakami. Nałem sobie pan, który mówił, że nowa... Winny mówi co? Jeszcze nie jest taki pijany. Ja na przykład jedyną grę w Fortnite, jaką wygrałem w życiu, to jest jak byłem totalnie najem... Mam nagranie. Ma Leafing nagrane. Nie pamiętałem, że w ogóle kiedykolwiek tą grę odpaliłem tamtego dnia. Padła mu wtedy kiełbasa na ziemię i zamiast ją posprzątać, to napisał na kartce kiełbasa i położyło. Tak.